Rozmowa dnia. No i wracamy do tego tematu w rozmowie z naszym gościem. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Stanisław Karczewski w studiu Sygnału Dnia. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z panem na ten temat, bo jest pan lekarzem z wykształcenia. Nie myślał pan o tym, żeby zaangażować się w rozwiązanie sporów Centrum Zdrowia Dziecka? No przede wszystkim to jest spór, który trwa od 2014 roku z biurem między pielęgniarkami i dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka. Jest to spór, który nie dotyczy tylko i wyłącznie, tak jak to głównie jest w przekazach medialnych, spraw finansowych, również i organizacyjnych. Faktycznie przed chwilką pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, że jest za mało pielęgniarek. To prawda, jest za mało pielęgniarek, za mało lekarzy. No, nasz system opieki zdrowotnej jest słaby. No, przez 8 lat, nie chcę krytykować, bo to tak wygląda, że wszystko zwalamy na poprzedników, ale tak naprawdę przez 8 lat niewiele albo bardzo mało zrobiono, aby i system poprawić i zwiększyć finansowanie. To finansowanie jest zdecydowanie za niskie. Ja organizowałem wiele konferencji na temat stanu systemu opieki zdrowotnej w Polsce i zawsze mówiliśmy, że brakuje dialogu i brakuje pieniędzy. I to jest towar najbardziej deficytowy. Nie rozmawiano i nie dbano o to, aby system wzmocnić finansowo. I stąd ten protest pielęgniarek. Wydaje się, że dialogu w Centrum Zdrowia Dziecka też trochę brakuje. Bo to brakowało dziś, tego dialogu, skoro był spór. Dziś na godzinę 11 pielęgniarki zapowiadają referendum, w którym mają zdecydować o rozszerzeniu formy protestu. No i to już może być ostro, całkowite odejście od łóżek pacjentów albo złożenie wypowiedzi. Panie redaktorze, apeluję bardzo do pań pielęgniarek, żeby tego nie robiły. No jednak dobro pacjenta jest najważniejsze. Jakość i bezpieczeństwo. Wczoraj odbyło się uroczystość rozpoczęcia Kongresu Lekarzy Polonii. Przyjechali lekarze z całego świata. Ponad 2000 lekarzy, którzy w języku polskim będą rozmawiać o problemach również Polskiej Służby Zdrowia w kontekście problemów i sytuacji zdrowia i systemów zdrowotnych w innych krajach. O tym już rozmawiano wczoraj. Będzie toczyła się dyskusja przez 2 dni. No i hasłem przewodnim jest bezpieczeństwo i jakość. No, musimy zabezpieczyć się. Pacjent musi być bezpieczny, a szczególnie mały pacjent. No, zupełnie bezbronny. No tak, ale jest druga strona medalu. No, pielęgniarki, które mówią, że za te pieniądze i walczyliśmy, przy tej liczbie nas, pielęgniarek, walczyliśmy o to, żeby można było strajkować. Ja jestem za tym, żeby można było wyrażać swoją opinię, również i w formie strajku, protestu, demonstracji, no ale musimy się szanować. Musimy szanować to, co jest naszą największą wartością. No, największą wartością i wielką wartością jest dobro dziecka i bezpieczeństwo dziecka. Bezpieczeństwo dziecka chorego. To tam przecież przyjeżdżają dzieci z całej Polski z najbardziej skomplikowanymi chorobami. Także no, ja bardzo gorąco apeluję do pań pielęgniarek, żeby w dalszym ciągu, jeśli uważają, że trzeba protestować, że nie mogą się dogadać, tak, ale nie można odchodzić od łóżek pacjenta. Dobro pacjenta jest naszą największą troską i największą wartością. Ale uznaje pan żądania pielęgniarek i położnych z Centrum Zdrowia Dziecka? Niektóre elementy tak, natomiast jeśli chodzi o elementy płacowe, to realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości to, co pan minister Zembala podpisał porozumienie z pielęgniarkami, wzrost wynagrodzeń o 400 zł co roku. O 400 zł przez 4 lata i to realizujemy i to będzie realizowane. Więc tutaj no, żądania nowych podwyżek no, spowodują, że system padnie. Nie ma takich pieniędzy, nie ma takich możliwości finansowych. To jest niemożliwe w tej chwili, żeby zwiększyć jeszcze finansowanie, żeby zwiększyć pensję pielęgniarek w tak duży, w tak drastyczny sposób. Nie damy rady, po prostu system tego nie wytrzyma. O 11 ma dojść do referendum w Centrum Zdrowia Dziecka, referendum pielęgniarek i położnych. Cytowaliśmy dzisiaj w artykuł z dziennika Polska The Times tytuł Jak naprawdę opłacana jest praca pielęgniarek i tu pojawia się jedno zdanie pani Iwony Borchulskiej, Śląski Legion Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Na świecie, panie marszałku, są 3 najgorsze żywioły. Ogień, woda i wkurzona baba. Ja pracowałem przez wiele lat z paniami pielęgniarkami i wspaniale mi się pracowało, współpracowało. Bardzo sobie cenię wszystkie panie, z którymi pracowałem i wierzę w to, że wszystkie pielęgniarki w Polsce są bardzo odpowiedzialne, poświęcają się swojej pracy. To są wspaniałe kobiety i nigdy bym nie określił je w ten sposób, jak to zostało określone. Może panie są wspaniałe i nie tak określają w tej sytuacji. I na pewno rozsądnie podejdą do rozwiązań i do przyszłości również. Ale skoro pan marszałek wspomniał
o Kongresie Polonii Medycznej i o sposobie finansowania ochrony zdrowia w naszym kraju. Konstanty Radziwiłł, szef resortu zdrowia, mówił wczoraj na ten temat. Mówił, że może to być na przykład zapisane w ustawie odsetek PKB, który musi być przeznaczony na ochronę zdrowia, coś na kształt obrony narodowej. W obronie narodowej, w wojsku, tak. Utworzenie tak zwanego państwowego funduszu celowego. W każdym razie rzecz sprowadza się do tego, że musi być więcej pieniędzy. No i to wracamy do wątku pod tytułem, czy nas na to stać. A stać trzeba, bo chodzi o zdrowie. Stać trzeba. Ja wierzę, że stać nas i że zwiększenie finansowania systemu opieki zdrowotnej nastąpi. Chcemy zmienić. To planowaliśmy i mówiliśmy o tym od wielu lat. Znowu wrócę do historii. Platforma Obywatelska mówiła 8 lat temu, że zlikwiduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie zlikwidowała. 8 lat miała czasu, nie zrobiła tego. My to zrobimy. Zrobimy, przygotowujemy się do tego. Być może na początku roku już będą gotowe ustawy uchwalone przez Sejm, Senat, zmieniające nasz system opieki zdrowotnej z systemu ubezpieczeniowego na system budżetowy. Zdecydowanie lepszy, bardziej wydajny i bardziej transparentny system finansowania opieki zdrowotnej. Pozwoli to również, to jest jeszcze też ważny element, bo wszyscy wiemy, to wszyscy i ekonomiści, wszyscy wiemy, że potrzeba więcej pieniędzy na służbę zdrowia. To są bardzo drogie procedury, tych procedur coraz więcej osób chorych, starzejące się społeczeństwo. Także wszyscy o tym wiemy, że te pieniądze, jakie są zagwarantowane w tej chwili w Narodowym Funduszu Zdrowia, są niewystarczające. Minimum, ale to takie minimum, to jest 6% PKB. W tej chwili jest w granicach 4,6, 4,8. To jest zdecydowanie za mało, więc zwiększenie jest bardzo potrzebne. To jeśli składką się okaże, tego, 6% to też składek, za mało? Składek to trzeba będzie zwiększyć w przyszłości, ale to trzeba robić stopniowo. Panie redaktorze, ze składek nie damy rady, bo obciążenie i nas, obywateli, i pracodawców jest niemożliwe. Koszty pracy nie mogą być zwiększane w nieskończoność. W związku z tym to rozwiązanie budżetowe jest rozwiązaniem, które planowaliśmy i wprowadzimy. W tej chwili w ministerstwie trwają prace nad opracowaniem mapy drogowej wprowadzania zmian w systemie opieki zdrowotnej. To jeszcze na koniec, w związku z opieką zdrowotną, wolny rynek powinien być ograniczony? W służbie zdrowia. Panie redaktorze, ja jestem za tym, aby jednak państwo regulowało. Ja nie mówię, że mamy ograniczać wolny rynek. To wolny rynek powinien być wolnym rynkiem od początku do końca. Jeśli powstaje prywatna klinika, prywatny gabinet, to niech on pozostaje prywatnym. Niech on nie sięga po nasze publiczne pieniądze. Po pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo często jest tak, że powstaje jakiś ośrodek świadczący usługi zdrowotne i sięga po pieniądze swojego sąsiedztwa. Koszt własny, jeśli dobrze rozumiem. Oczywiście, no są, jeśli pan na początku mówił, że pielęgniarki bardzo dużo tam zarabiają. Jeśli sobie dobrze radzi prywatny podmiot, to niech on funkcjonuje i niech będzie prywatnym, prawda? W naszym programie i w naszym planie zmian mówiliśmy i mówimy o tym, że należy prowadzić sieć szpitali. To nie jest sieć dotycząca tylko i wyłącznie świadczeń szpitalnych, ale w ogóle to powinniśmy ustalić sobie. Tym bardziej, że to są bardzo duże środki, środki nasze, wspólne. Więc to też, no, państwo musi mieć wpływ na to, w jaki sposób i gdzie one są wydawane. Także i jakość, i bezpieczeństwo pacjenta zgodnie zresztą właśnie z kierunkowym hasłem Kongresu Lekarzy Polonii. To są najważniejsze rzeczy, które trzeba zagwarantować naszym pacjentom, a szczególnie małym pacjentom, jak mówiliśmy i rozmawialiśmy na temat małym pacjentom z Centrum Zdrowia Dziecka. No to jeszcze jeden temat, panie marszałku, już nie dotyczący ochrony zdrowia, opinia Komisji Europejskiej na temat stanu praworządności w naszym kraju. Jaki będzie ciąg dalszy tej sprawy, pana zdaniem? Panie redaktorze, to opinia mamy niejawna, ale krytyczna. Mamy. Tak, ale to jest opinia, która nie ma rekomendacji. Jest to opinia, która w tej chwili jest tylko takim elementem dyskusji i debaty. Jest to pewien przystanek w nasz, tak można powiedzieć, w debacie, która się toczy na różnym poziomie ekspertów, ministrów, również pani premier. Ta debata się toczy, rozmowa, dialog trwa.
I tak, i dialog z Komisją Europejską trwa, a z opozycją nie bardzo, bo opozycja nie chce rozmawiać, bo opozycja chce być totalną opozycją i uważa, że nie powinna rozmawiać się i krytykuje wszystkie rozwiązania. Proszę zauważyć, panie redaktorze, szanowni państwo, że faktycznie to, o czym mówił pan Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jest realizowane. Opozycja jest totalna. Każda nasza propozycja, każda, z którą się nie tylko w zakresie rozwiązań kryzysu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale również dotycząca zdrowia, dotycząca sprawiedliwości, jest totalnie krytykowana. Nie ma debaty. Rozmawialiśmy przed chwilką, że brakuje w Polsce rozmowy i debaty. Trzeba usiąść i rozmawiać, a nie siadać i powiedzieć, to jest złe, niedobre, wszystko jest krytykowane w czambu. Więc ja apeluję bardzo i do Grzegorza Schetyny, i do innych polityków opozycji, żeby w sposób rozsądny podchodzili, żeby byli opozycją taką, jaka opozycja powinna być. Że po prostu trzeba rozmawiać. Oczywiście, jesteśmy gotowi na krytykę. Jeśli jest rozwiązanie, które znajduje się, które jest oceniane bardzo niedobrze. Jak chociażby to najlepszy przykład ustawy o podatku od sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych. No, cofnęliśmy się, zrobiliśmy krok do tyłu i w tej chwili mamy już propozycję inną, lepszą, która jest aprobowana. Także ja apeluję również do pana, do opozycji, żeby siadała i rozmawiała. Jak rządziła, nie rozmawiała, w tej chwili też nie chce rozmawiać, więc ja apeluję o rozmowy i o debatę. Natomiast i to jest dobra rada, dlatego że jednak no, są sondaże, które pokazują wyraźnie, że Platforma Obywatelska spada. Był taki sondaż, który ja bardzo często powtarzam. To był wyjątkowy sondaż, w którym przypisane były nazwiska liderów do partii i Platforma Obywatelska dostała 4-procentowe poparcie. No więc to jest taki no, naprawdę już czerwony, no nie czerwony, ale taki mocno migający sygnał do tego, że trzeba zmienić się i trzeba rozmawiać. Zachęcam do rozmowy, do debaty, a nie do totalnej, ślepej krytyki wszystkiego, co proponuję. Szkoda zatem, panie marszałku, no chyba, żeby coś się zmieniło, że nie spotkamy się za tydzień w piątek. Porozmawialibyśmy o piłkarskich mistrzostwach. Dlaczego mamy się nie spotkać? No mówię, to sytuacja może się zmienić oczywiście. A może się zmienić. Co, to rozumiem, że pan marszałek będzie kibicował. Będę kibicował, nawet jadę na pierwszy mecz. Także a ma pan kibicował. Jakieś wolne bilety? Nie mam, bierzemy dzieci. Jadą dzieci z nami, także panie redaktorze, dbamy o te dzieci, niech mają radość i zabieramy. Ja będę takim trochę opiekunem dzieci. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Stanisław Karczewski, nasz gość. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. 25 po 7. Radiowa Jedynka. Muzyka i aktualności.